Szczęść Boże, Justyna Burza, zapraszam na informacje dnia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podnosi wątpliwości, czy ustawa o Sądzie Najwyższym w jej obecnej treści odblokuje polski Krajowy Plan Odbudowy. Prezydent Andrzej Duda reaguje zdziwieniem i wskazuje, że wcześniej z ust Ursuli von der Leyen padały inne deklaracje. Zbigniew Ziobro mówi z kolei o wilczym apetycie w Unii Europejskiej. Polski Krajowy Plan Odbudowy już oficjalnie został zatwierdzony. Są jednak warunki, które rząd musi spełnić, by środki unijne trafiły na polskie konto. Tak zwane kamienie milowe przewidują m.in. zmiany w systemie dyscyplinarnym sędziów i nie zamykają się one wyłącznie na likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Dotyczą też, o czym mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, odejścia od karania tych sędziów, którzy kwestionują status innego sędziego. Ten warunek jest wymagany, więc ta kwestia musi nadal być rozwiązana zgodnie ze zobowiązaniami, co odblokuje pierwszą wypłatę. I w ocenie Komisji Europejskiej takich zapisów brakuje w ustawie, jaką przygotował prezydent Andrzej Duda. Ursula von der Leyen mówi o tym teraz, choć projekt od dawna jest znany i w trakcie prac w parlamencie nie uległ dużym modyfikacjom. To zdumiewające, dlatego że wcześniej, kiedy ta ustawa była na etapie procedowania, kiedy ja wielokrotnie rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią von der Leyen, takie wątpliwości nie były podnoszone, więc jest to dla mnie coś nowego. Zbigniew Ziobro mówi, że Unia oszukała polskiego prezydenta i premiera. Unia Europejska ma wilczy apetyt. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chodzi o obalenie tego rządu i doprowadzenie do tego, aby Donald Tusk wrócił do władzy. Premier Mateusz Morawiecki podtrzymuje, że środki do Polski popłyną i stanie się to na przełomie roku. Z kolei rzecznik rządu tłumaczy, że żadne pismo w sprawie KPO, także takie, które wyrażałoby oczekiwania Brukseli, do Warszawy nie trafiło. Komisja Europejska w tym zakresie nie wyraziła żadnego oficjalnego stanowiska. Polska nie złożyła jeszcze wniosku o pierwszą wypłatę z KPO. Być może wtedy pojawi się oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Przed nadchodzącym sezonem grzewczym w resorcie klimatu zapadają decyzje o odejściu od stosowania norm jakości węgla. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Financial Times mówi, że zielona transformacja nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa energetycznego i podkreśla potrzebę powrotu do węgla. Węgiel wraca do łask w sytuacji, gdy Putin szantażuje Europę i wykorzystuje gaz, by straszyć Niemcy przed nadchodzącą zimą. Niewielu jest takich, którzy głośno będą mówić o zamykaniu kopalń. Polska stoi węglem. Mamy ogromne zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego. Dlatego teraz to do węgla chce wracać Solidarna Polska, by Polacy mogli spać spokojnie. To surowiec gwarantujący nam bezpieczeństwo energetyczne i tani prąd, wyjaśnia minister Zbigniew Ziobro, który przebywał wczoraj w Gliwicach. Surowiec gwarantujący, że ten prąd nie będzie czynnikiem proinflacyjnym. I nie będzie powodował później wszystkich fatalnych skutków inflacji, które dzisiaj Polacy odczuwają. Jeśli energia drożeje, to drożeje też wszystko inne. Rząd powtarza to na okrągło. Mówi o tym premier, mówią ministrowie rządu. I wydaje się, że w obozie władzy nie ma już dyskusji wokół tego, że do węgla wrócić trzeba. I to wrócić za wszelką cenę, co pokazują działania podejmowane w resorcie klimatu. Przed nadchodzącym sezonem grzewczym zapadają decyzje o odejściu od stosowania norm jakościowych węgla. W tej sytuacji, gdy się wybiera pomiędzy bezpieczeństwem, a pewnymi wcześniej obowiązującymi przepisami, to należy je skorygować i tylko temu to służy, aby przez okres trudny zabezpieczyć elementarne potrzeby Polaków. Rzecznik rządu podkreśla, że decyzji w tej sprawie mogą nie rozumieć osoby, które korzystają z centralnego systemu ogrzewania. Mówi o mieszkańcach większych miast, w tych mniejszych i na wsiach, jak dodaje, istnieje problem z pozyskaniem surowca, a do zadań rządu należy zapewnić Polakom ciepłą zimę. Według premiera Mateusza Morawieckiego wobec szantażu Putina i wojny przeciwko Ukrainie, odłożenie ambicji klimatycznych wydaje się konieczne. Między innymi dla utrzymania silnej wspólnoty europejskiej. Europa dziś musi odzyskać stabilność, wyjaśnia szef rządu i przestrzega, by polityka energetyczna prowadzona przez Brukselę nie stała się polityką kompromitacji. Zielona transformacja nie może odbywać się kosztem podstawowego bezpieczeństwa. A jeśli sytuacja nas do tego zmusi, to nie możemy się wahać przed tymczasowym powrotem do tradycji.
tradycyjnych źródeł energii. Polski premier proponuje drastyczne obniżenie kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podkreśla, że system ETS w obecnym kształcie zamiast prowadzić do rozwoju zielonej energii, napędza inflację i zagraża milionom obywateli ubóstwem paliwowym. Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro dostrzega to samo, ale wśród winnych niestabilnej sytuacji także w Polsce wymienia rząd, którego jest częścią, i przekonuje, że PiS uległ presji z Brukseli. Przy sprzeciwie Solidarnej Polski w tym zakresie, odmiennych głosowaniach Solidarnej Polski. Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy, poprzez który chce wrócić do węgla i przyspieszyć inwestycje. Nie znam takiego projektu. Na razie jest projekt o dopłatach do węgla, który niebawem wejdzie w życie. Surowiec ma kosztować poniżej 1000 zł za tonę. Nie ma jednoznacznej deklaracji prezydenta, czy zgodzi się na powszechne wakacje kredytowe, jakie forsuje jego obóz polityczny. Przepisy o wakacjach kredytowych, jakie zaproponował rząd, są nie do zaakceptowania dla banków. Sektor szuka sojuszników i znalazł go, tak przynajmniej wynika z przekazów medialnych w Narodowym Banku Polskim. Zwolennikiem modyfikacji przepisów jest prezes Adam Glapiński. Sektor przekonuje, że wakacje kredytowe nie mogą być powszechne, a według regulacji proponowanych przez PiS będzie mógł z nich skorzystać każdy, kto kupił mieszkanie, by mieć gdzie mieszkać. Przysługiwać będzie możliwość odstąpienia od płacenia rat w tym roku. Dwa razy na kwartał i w przyszłym raz na kwartał. Uważam, że są potrzebne różnego rodzaju takie instrumenty, które dadzą trochę ulgi tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. W tej sprawie prezydent nie ma wątpliwości, ale już w sprawie tego, czy wakacje kredytowe powinny być powszechne, pojawiają się pytania. Bo po krótkiej odpowiedzi, czy Andrzej Duda podpisałby taką ustawę? Pan podpisał? Tak. Z ust prezydenta pada zapowiedź, że dokładnie będzie chciał przyjrzeć się przepisom, a sam jest zwolennikiem spłacania kredytu, gdy kogoś na to stać. Andrzej Duda przypomina, że wspierał tarcze antyinflacyjne, jest zwolennikiem obniżenia podatków, by w czasach gwałtownego wzrostu cen pomagać tym, którzy tego szczególnie potrzebują. I podobne spojrzenie ma też na to, kogo powinny dotyczyć wakacje kredytowe. Przede wszystkim dla tych, którzy są rzeczywiście w trudnej sytuacji, dla których te kredyty, które de facto wzrastają, znaczy raty ich wzrastają przez to, że następują wzrosty stóp procentowych, no, zaczynają powodować, że niektórym rodzinom bardzo trudno jest dopiąć koniec z końcem. Prezydent przekonywał, że bardziej niż o banki martwi się o ich klientów i konsumentów. Uznał, że sektor bankowy jest obecnie w dobrej kondycji. Dziś wyniki matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je o godzinie 8:30. Język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny to obowiązkowe egzaminy pisemne na maturze. Potrzeba minimum 30%, by z tych przedmiotów zdać. Obowiązkowe jest także jedno rozszerzenie. Każdy zdający wybiera jeden dodatkowy przedmiot, jednak w tym przypadku nie ma progu zaliczeniowego. Podobnie jak w zeszłym roku, nie trzeba było podchodzić do egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego do rekrutacji za granicą. Wyniki matur można sprawdzić w systemie ZIU, w którym wystarczy się zalogować. Login oraz hasło zdający otrzymali od dyrektorów swoich szkół. Maturzyści, którzy nie uzyskali z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%, mają prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia. Od wyniku można się także odwołać i wystąpić o wgląd do swojej pracy. W siedzibie NATO w Brukseli podpisane zostaną dziś protokoły akcesyjne, co jest kolejnym krokiem w procesie rozszerzenia sojuszu o Finlandię i Szwecję. Szwecja i Finlandia już oficjalnie zostały zaproszone do sojuszu w trakcie szczytu NATO w Madrycie. Decyzja o zaproszeniu Finlandii i Szwecji pokazuje, że drzwi NATO są otwarte. Pokazuje, że Putinowi nie udało się zamknąć drzwi NATO. Drzwi NATO pozostają otwarte. Dziś w Brukseli podpisane mają zostać protokoły akcesyjne, a to oznacza kolejny krok w procedurze przyjęcia Finlandii i Szwecji do sojuszu. Oba kraje będą mogły brać udział w naradach NATO, jednak będą robić to jako obserwatorzy bez prawa głosu. Proces ratyfikacji rozpocznie się za to w krajach członkowskich sojuszu. I tutaj wątpliwości w sprawie poparcia rozszerzenia NATO nie ma Polska. O szybkiej ratyfikacji mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Bez wątpienia stanie się to jeszcze wakacje, bo my tutaj czekać nie będziemy i od razu
razu będziemy taki wniosek w parlamencie składać. Nie wszędzie jednak tempo może być tak wysokie. Turcja, która zgodziła się poprzeć starania Szwecji i Finlandii w trakcie szczytu NATO, czeka, aż oba kraje wywiążą się z memorandum podpisanego w Madrycie. Prezydent Erdoğan oczekuje m.in. ekstradycji osób, które według niego mają związek z terroryzmem. Ki bu zaten metin içerisinde yerini alıyor. Jeśli spełnią swoje obietnice, wyślemy odpowiednie dokumenty do naszego parlamentu do zatwierdzenia. Ale jeśli tak się nie stanie, nie ma mowy o skierowaniu ich do parlamentu. Po rozszerzeniu sojusz będzie liczył 32 członków. 6 osób nie żyje, a 31 jest rannych po strzelaninie na paradzie z okazji Dnia Niepodległości w Highland na przedmieściach Chicago. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę. Radosny dzień świętowania niepodległości w Stanach Zjednoczonych zamienił się w tragedię. Podczas parady z okazji Dnia Niepodległości w Highland na przedmieściach Chicago napastnik zaczął strzelać do świętujących. Słyszeliśmy strzały z broni i ludzi biegających wokół i krzyczących. Pamiętam krzesła, wszystko leżało na ziemi. Chwyciłam moją córkę, która ma 6 lat i pobiegłam z nią i powiedziałam jej: chodź kochanie, musimy uciekać, musimy dostać się w bezpieczne miejsce. Policja przekazała, że napastnik oddał w kierunku tłumu 25 strzałów. Nie żyje 6 osób, a 31 jest rannych. Po ponad godzinnej obławie domniemany sprawca został zatrzymany. Dzięki współpracy organów ścigania oraz informacjom i tropom społeczności udało się zidentyfikować podejrzaną osobę. Ma 22 lata. Motyw strzelaniny nie jest jeszcze znany. Policja w Chicago bada sprawę. Uważa się, że ta osoba była odpowiedzialna za to, co się stało, a dochodzenie będzie kontynuowane. W tej chwili nie zatwierdzono jeszcze zarzutów. Prezydent Joe Biden potępił akt przemocy. Zapowiedział, że będzie walczył, i tu cytat, z epidemią przemocy związaną z bronią palną. Musimy to opanować, ale powiedziawszy to, chcę tylko zachować chwilę ciszy dla wszystkich tych rodzin. I na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Początek lipca, zapowiada się ciepło i deszczowo. Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dziś popada od Podkarpacia i Lubelszczyzny przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Małopolskę i Górny Śląsk. Na Warmii, Pomorzu i Wielkopolsce oraz Dolnym Śląsku przeważy słoneczna pogoda, na zachodzie gorąco, tutaj nawet 27 do 29 stopni, najchłodniej natomiast we wspomnianej strefie opadów i w rejonie wybrzeża, 19 do 22. Wiatr powieje z północnego zachodu z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Jutro popada jeszcze na wschodzie Lubelszczyzny i Podkarpacia oraz na północy kraju, na południu oraz w centrum temperatura będzie najwyższa, nawet do 26 stopni na Śląsku, a najniższa na Pomorzu i Wybrzeżu 18 do 19. Życzę Państwu miłego dnia.